Ponad miesiąc temu otrzymaliśmy z rąk pani starosty, panie Ewy Zybały, klucze do nowej, długo wyczekiwanej siedziby. Jest to nasza szósta siedziba. Do tej pory wędrowaliśmy po mapie Lubartowa, podróżowaliśmy po mapie Lubartowa i za każdym razem musieliśmy budować wizerunek naszej placówki w zupełnie nie innej dzielnicy Lubartowa, ale niestety siedziby nie były do końca dostosowane do naszych potrzeb, głównie ze względu na brak sali widowiskowej, a wiadomo, działalność jest specyficzna. Prowadzimy edukację kulturalną, edukację artystyczną dzieci i młodzieży, no i wiąże się to też z tym, że powstają wspaniałe rezultaty tej pracy i muszą być gdzieś prezentowane. Także ta sala widowiskowa, która jest tutaj w tle, jest tą wisienką na torcie, jeśli chodzi o nową siedzibę. Tak jak powiedziałam, 6 razy zmienialiśmy tą siedzibę i wreszcie ta siedziba jest wygodna, funkcjonalna, bezpieczna, spełnia wszelkie normy, ale przede wszystkim jest bardzo piękna i estetyczna, co jest nie bez znaczenia właśnie przy rodzaju edukacji, którą prowadzimy, bo jak powiedziałam, zajmujemy się animacją kultury, edukacją kulturalną, edukacją artystyczną, no i ważne jest, żeby placówka inspirowała i była takim miejscem no, chętnie odwiedzanym przez naszych wychowanków, dzieci i młodzież, no, ale także przez rodziców i całe środowisko lokalne. Przejdźmy za tym, co znajduje się w tym budynku. Siedziba jest wyposażona w 6 sal dydaktycznych. Sale są już wyposażone. Pozostaje jeszcze taki drobne prace dekoratorskie, taki drobny rys dekoratorski do dodania. I mamy w tym momencie, dysponujemy 2 salami muzycznymi. Jedna z sal jest przeznaczona do edukacji młodzieży. Druga sala do edukacji naszych najmłodszych, milusińskich wychowanków pracowni muzycznej. One się różnią, ale to pewnie za chwilę zobaczymy. Posiadamy też przepiękną, po raz pierwszy tak piękną salę taneczną, która jest posiada pełny metraż, tak jak powinna posiadać sala taneczna. Jest wyposażona w drążki do ćwiczeń baletowych, w lustra, posiada zaplecze w postaci mini garderoby, małego magazynu. No i przede wszystkim jest, tak jak powiedziałam, bardzo piękna, ma bardzo nowoczesny design, mimo że pozostawione są, jest dużo elementów tego poprzedniego jakby oblicza tego budynku, bowiem jest to budynek podlegający ochronie konserwatorskiej. Był tutaj, jak wszyscy mieszkańcy Lubartowa doskonale wiedzą, stary szpital lubartowski. Więc pozostawione zostały pewne elementy, natomiast tak jak powiedziałam, design jest bardzo współczesny i sala ta stwarza też dużo możliwości. Ona będzie oczywiście wykorzystywana jako sala dydaktyczna, będą tam prowadzone wszelakie zajęcia taneczne, ale też w dni wolno tych zajęć dydaktycznych lub też przed południami może być wykorzystywana do na przykład spotkań, na przykład autorskich, do mini konferencji, czy też no, po prostu służyć do wielu innych celów realizacji różnych projektów. Idziemy po schodkach na górę i na pierwszym piętrze znajdują się 3 kolejne sale. Mamy po raz pierwszy także wspaniałą salę plastyczną. Jest to sala duża, wyposażona w zaplecze magazynowe. Sala, która pozwala nam otworzyć się także na inne techniki plastyczne. Zamierzamy zająć się ceramiką, zamierzamy uczyć dzieci malarstwa. Sala jest na tyle duża i tak doskonale doświetlona, że jest możliwość rozstawienia właśnie 15 sztaluk i prowadzenia no, bardzo profesjonalnych zajęć, tak jak powiedziałam, z malarstwa. Obok znajduje się sala dziennikarsko-medialna. Prowadzimy w naszej placówce zajęcia dziennikarskie, prowadzimy reportaż zarówno fotograficzny, jak i literacki oraz grupę filmową, która zajmuje się taką rzadką techniką animacji poklatkowej. Jest to, tak jak powiedziałam, no, taka dosyć specyficzna forma, która została zauważona nie tylko w Polsce, ale także już na festiwalach międzynarodowych, z której jesteśmy bardzo dumni. No i posiadamy taką właśnie salę, w której te zajęcia mogą być realizowane, ale ta sala wykorzystywana będzie również jako
Kino Bambino, czyli przenosimy formę z poprzedniej siedziby, ponieważ się sprawdziła i sala wykorzystywana jest przez inne grupy, na przykład do takich spotkań, gdzie podsumowujemy jakieś wydarzenia artystyczne, bo to jest bardzo ważny element edukacji, żeby dzieci mogły jakby z dystansu spojrzeć na to, co, jak się rozwinęły, co zaprezentowały na scenie, a nauczyciel też ma możliwość wtedy jakby korekty tego co działo się podczas jakiejś imprezy czy koncertu. I ostatnia z sal dydaktycznych jest to sala teatralna. Generalnie zajęcia teatralne będą prowadzone właśnie na tej wspaniałej scenie i w tej sali, no ale też przewidujemy, że sala będzie używana do różnych innych celów, między innymi do jakichś spotkań, konferencji, być może koncertów, imprez, pokazów i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby dzieci tutaj nie traciły swoich zajęć i mogły mieć ciągłość edukacji, stworzyliśmy taką małą salkę zastępczą teatralną, ale ona jest także salą taką wielofunkcyjną. Będą się tam odbywały na przykład próby występów, gdyż nasi wychowankowie bardzo często biorą udział w imprezach i to zarówno miejskich, powiatowych, ale też przygotowują się do konkursów, do festiwali i ta sala będzie miała taki charakter. Tam również będą się odbywały czasem zajęcia taneczne. Opowiedziałam o salach dydaktycznych. Za chwilę przejdę do opisu tej sali, która jest naszą dumą. Tak jak powiedziałam, wisienką na torcie, jest spełnieniem naszych wszelakich marzeń, ale chciałabym też powiedzieć o przestrzeni wystawienniczej, którą mamy w tej placówce. I najpierw może powiem o tej przestrzeni, która znajduje się w tym budynku. Mamy takie dwa właściwie miejsca do prezentacji prac naszych wychowanków. Bardzo się cieszę, że są to miejsca otwarte, nie zamknięte, dlatego że bardzo nam zależy, żeby to, co zrobimy, co zrobią nasi wychowankowie, czym mogą się pochwalić, mogło być prezentowane szerszej publiczności. I właśnie to, że będą mogli to oglądać rodzice, dziadkowie, goście, nasi goście, czy ludzie, którzy po prostu zechcą odwiedzić naszą placówkę, w tym przewidujemy też turystów, bo będziemy mieć dla nich pewne propozycje, no będą mogli spojrzeć na efekty pracy pracowni plastyczne. Chciałabym tutaj powiedzieć, że te efekty są naprawdę znakomite. Nasi wychowankowie są laureatami nie tylko konkursów wojewódzkich, ale też konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Bardzo się cieszę, że taka przestrzeń powstała. Ale jest też oddzielny budynek, który jest galerią i tam mamy na ten budynek jeszcze inne, niedoprecyzowane jeszcze pomysły, na pewno będą tam się miały miejsce wystawy artystów profesjonalnych. Myślę, że także podsumowujące naszą działalność, ale mamy takie pomysły, o których jeszcze nie chcę mówić. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja dla mieszkańców Lubartowa i turystów. Po raz pierwszy nasza placówka dysponuje tak wspaniałą salą widowiskową. Sala posiada pełnowymiarową scenę z bardzo wspaniałym, dobrze wyposażonym zapleczem. Są to ogromne kulisy, kieszenie sceniczne, garderoby dla aktorów, garderoba z kostiumami, także no jest wszystko, co potrzeba, jeśli chodzi od strony wykonawcy. Mamy także taką rampę, bo już jesteśmy przygotowani także na przyjmowanie gości z zewnątrz i zespołów profesjonalnych, która umożliwia bezpośrednie wniesienie scenografii, instrumentów na scenę. Także nasi widzowie no, zyskują wspaniałe warunki w postaci 200 miejsc na tejże widowni. Ale no, tutaj na pewno trzeba by było też powiedzieć o wyposażeniu tej sali. Jest to wyposażenie bardzo nowoczesne i to jeśli chodzi o audio, wideo, ale także na przykład o oświetlenie, o reflektory, o rampy z profesjonalnym oświetleniem scenicznym, a także mamy możliwość prezentacji filmów na ogromnym ekranie, co też powoduje, że no mamy masę pomysłów, masę planów na to, jak tą naszą działalność udoskonalić i rozszerzyć. Także myślę, że niebawem będziemy mogli wszystkim mieszkańcom Lubartowa, okolic powiatu lubartowskiego no zaprezentować tą placówkę, która powstała naprawdę staraniem wielu, wielu
zaangażowanych osób, za co wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, zwłaszcza pani staroście, że już możemy w tej siedzibie po prostu być. Prowadzimy rekrutację w sposób elektroniczny. W tym momencie ja myślę, że zainteresowanie nową siedzibą sprawiło, że to zainteresowanie naszymi zajęciami jest ogromne. Po pierwsze, pierwszy etap naszej rekrutacji to jest złożenie deklaracji uczestników zajęć dotychczasowych o kontynuacji w następnym roku. I tu już w zasadzie od razu wypełniło się prawie 60% miejsc. Także zła wiadomość jest taka, że zostało tych miejsc 40% i w zasadzie rekrutacja, która rozpoczęła się od 5 maja, powoduje to, że myślimy, że tej rekrutacji uzupełniającej, którą przewidywaliśmy w lipcu, już po prostu nie będzie. Jest duże zainteresowanie zajęciami i w zasadzie z dnia na dzień tych miejsc wolnych w naszej placówce jest coraz mniej. Bardzo już nam brakuje tej naszej działalności, naszej edukacji, animowania tego wszystkiego, co robiliśmy do tej pory, czyli wielu imprez, wydarzeń, projektów. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten czas pandemii już zmierzał ku końcowi. I myślę, że tutaj w tym momencie bym chciała także powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo brakuje nam naszych wspaniałych, utalentowanych wychowanków i ich rodziców. Bardzo serdecznie zapraszamy do nowej siedziby.